Cześć, mam na imię Bartek, jestem trenerem Jazz Gym. Przygotowałem dzisiaj dla Was propozycję, jak zbudować mocny, fajny brzuch. Pracujesz długo na siłowni, widzę, że ludzie, którzy chcą mieć ładny brzuch, dobrze wyrzeźbiony, często robią brzuszki. Powiemy sobie, dlaczego robienie tych popularnych brzuszków nie zawsze jest najlepszym wyjściem. I przygotowałem dla Was też alternatywny trening, który śmiało możecie sobie przeprowadzić w domu. Jak jesteście gotowi, to zaczynamy. Będziemy potrzebowali tylko kawałek przestrzeni tak naprawdę. Możecie to wykonać u siebie w pokoju, na dywanie. Także jak jesteście gotowi, to zaczynamy. Tak jak Wam obiecałem, zaczynam od tego, dlaczego brzuszek nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Zapraszam Was na podłogę. Przechodzimy do pozycji. I najczęściej ludzie ćwiczący wykonują brzuszek w ten sposób. Chwytają się rękoma za kotylicę i ciągną sobie mocno kark w ten sposób do przodu. Nie jest to do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ de facto każdy ruch, który będzie nam powodował skurcz mięśnia prostego brzucha, będzie polegał na tym, że żebra muszą nam się przybliżyć do miednicy. Wykonując ten ruch, te żebra niestety najczęściej zostają w tym samym miejscu, miednica również, a mocno ciągniecie sobie tutaj kark w ten sposób. Jeszcze raz zademonstruję. Hop. Hop. Niestety nie jest to dobre, bo jeśli przeniesiemy sobie pozycję do pionu, okaże się, że ruch wygląda w ten sposób. Czyli mocno tutaj nadwyrężacie niestety swój kark, a nie przetrenujecie do końca mięśni brzucha. Żyjemy w takich czasach, że niestety tryb siedzący jest nagminny. Siedzimy dużo przy komputerach, pracujemy przy komputerach, pracujemy dużo na komórkach, czy siedzimy też na komórkach. W związku z powyższym, znowu, ten ruch cały czas, ta pozycja cały czas jest pogłębiana. Jeśli my robimy brzuszki, tą dysfunkcję sobie coraz mocniej pogłębiamy i nie będzie to do końca prawidłowe, nie będzie nam to budowało fajnych, silnych mięśni brzucha. Pamiętajcie też proszę o jednej rzeczy, że często ludzie mylą pewne pojęcia. Robią brzuszki myśląc, że spalą tkankę tłuszczową. Niestety wykonując te popularne brzuszki nie wygenerujecie na tyle dużego deficytu, żeby ta przysłowiowa oponka się spaliła. W związku z powyższym pamiętajcie, ćwiczenia na brzuch jak najbardziej, jeśli chcecie, żeby ta kostka się pojawiła jak najbardziej, to musicie to połączyć też z odpowiednią dietą, do czego oczywiście Was zachęcam. I teraz, jak pokrótce sobie powiedzieliśmy, dlaczego brzuszki nie będą najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej na początku, co wobec tego, jaką alternatywę wobec tego zastosować? Myślę, że nasze budowanie stabilizacji centralnej, silnego centrum możemy oprzeć jak najbardziej na planku. Plank, czyli popularna deska, myślę, że większość z Was doskonale zna to ćwiczenie. Pewnie nieraz je robiliście. W związku z powyższym wytłumaczymy sobie i przejdziemy przez nie na początek, jak je wykonać. Taki podstawowy plank będzie zawsze nam wyglądał w ten sposób. Hop. Nasze ciało utworzy nam prostą linię, miednica będzie neutralnie ustawiona. Pamiętajcie o tym, żeby nie przeginać miednicy w ten sposób. Brzuch i pośladek są w skurczu i trzymamy. Jeśli na początek sam plank jest dla Was zbyt wymagającym ćwiczeniem, możemy przejść troszeczkę do regresji tego ćwiczenia. Jeśli nie potraficie go utrzymać przez 5-10 sekund, upadacie szybko na dół, zaproponuję Wam inne rozwiązanie. Połóżcie się proszę na plecy. Opuśćcie barki na dół. Przyklejcie swój odcinek lędźwiowy do podłogi.
Znowu tutaj będziemy rozmawiali o sytuacji, w której miednica musi być ustawiona w naturalny sposób. Jeśli uda Wam się to zrobić, to Wasz odcinek lędźwiowy już zacznie się przyklejać. Opuszczamy barki, wyciągamy ręce do góry, dłonie są nad barkami, nie wyciągamy ich tutaj wysoko, tylko są ściągnięte w stronę podłogi i unosimy nogi do góry. W ten sposób zaczynamy już aktywować nasze mięśnie brzucha. Jeśli to ćwiczenie jest dla Was jeszcze cały czas za proste, możemy przejść do małej progresji, czyli możemy odwodzić nasze ręce do tyłu w ten sposób. I wracamy z powrotem. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas kleić odcinek lędźwiowy do podłogi. Nie chcemy sytuacji, w której tutaj będzie kompensacja w momencie, kiedy będziemy opuszczać ręce. Jeśli nie jesteś w stanie opuścić rąk do końca i czujesz, że tutaj już odpuszczasz odcinek lędźwiowy, zostań. Skończ w tym momencie i zacznij. Hop. Hop. Hopa. Super. Jeśli czujesz, że wzmacniasz swoje mięśnie brzucha na tyle, staraj się opuszczać wtedy ręce dalej. I wracam z powrotem. I wracam z powrotem. I wracam z powrotem. Ja już troszeczkę czuję, jak brzuch mi się zaczyna aktywować. Pamiętaj, staraj się nie robić nic na siłę. Zawsze możesz poprosić kogoś, drugiego domownika, który będzie Ci kontrolował ten odcinek lędźwiowy, żeby on nie odrywał się, nie szedł w górę. A myślę, że tam sam też poczujesz to, że ten brzuch jest stabilny i że jest silny. Jeśli ta progresja jest jeszcze dla Ciebie za łatwa, kładziesz się z powrotem do pozycji robaka. Hopa. Wracasz i możesz odwodzić sobie rękę prawą nogę lewą na zmianę w ten sposób. Hop. 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 I zacznij, myślę, od takich trzech serii, wykonaj po 5 razy na każdą ze stron. Pozwoli Ci to nauczyć czuć swoje mięśnie brzucha oraz też często w dzisiejszych czasach sporo ludzi boryka się z bólem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Na pewno to będzie jedno z ćwiczeń, które może pomóc Tobie usunąć to ognisko bólowe. Dajcie znać, jak Wam poszedł robak, a ja już jadę z następnym ćwiczeniem. Jeśli opanujecie sobie fajnie robaka, następną progresją, następnym innym właściwie ćwiczeniem będzie ćwiczenie zwane Holy Body. Znowu przechodzimy do leżenia. Kierujemy sobie nasz pępek w stronę kręgosłupa. Kleimy odcinek lędźwiowy do podłogi. I wychodzimy rękoma i nogami mocno do przodu. W tym momencie brzuch jest już w stałym napięciu. Cały czas trzymamy. Staraj się miarowo oddychać. Wytrzymaj w pozycji. Jeśli wytrzymasz tak z 30-40 sekund, będzie super. I pamiętaj też o samym oddechu, o którym powiem zaraz nieco więcej podczas drugiej serii. Trzymaj. Ale się napina. Już cały się trzęsę. Okej. I możesz chwilę odpocząć. Teraz już powinieneś brzuch poczuć troszeczkę mocniej. Robi się już ciepełko, może jeszcze nie pali, ale już jest lepiej. Słuchajcie, teraz pamiętaj też o tym, żeby miarowo oddychać. Bierz zawsze wdech nosem, wydech ustami.
Także podczas samych ćwiczeń również oddech jest bardzo ważny. Skoryguj to podczas wykonywania tego ćwiczenia. Jadę, mam nadzieję, że ze mną. Hopa. Oddychaj, dopinaj brzuch. Jeśli się trzęsiesz, to dobrze. To znaczy, że twój brzuch mocno pracuje. Wytrzymujesz 30 sekund, 45 sekund i przechodzisz do następnej serii. Takich serii myślę, że też wykonaj z 3. Okej, słuchajcie, mamy mniej więcej już opanowanego robaka, mamy mniej więcej opanowane holy body. W związku z tym czas przejść do samej dechy. Słuchajcie, sama deska, zaczniemy od deski statycznej, potem deski możemy też sobie progresować. Te progresy sobie też pokażemy dzisiaj. W związku z powyższym, jeśli potrzebujesz, weź łyka wody. Jeśli nie, to ciśniemy dalej. Słuchajcie. Dłonie opieramy na podłodze, ustawiamy je pod barkami. Znowu wychodzę do góry, napinam mocno pośladek i trzymam pozycję. Jeśli deskę utrzymasz z 2 minuty, to znaczy, że jesteś naprawdę kozak. Także połóż sobie tutaj stoper, zobacz ile wytrzymujesz. I przytrzymaj tą deskę. Jeśli to jest dla ciebie zbyt proste, za chwilę przejdziemy do progresji. Pamiętaj też, poproś kogoś, żeby nie było sytuacji, że tutaj biodro opada tobie zbyt nisko, że masz odkręconą miednicę za bardzo. Dlatego napnij poślad mocno, napnij brzuch, że nie wychodzisz biodrem gdzieś tutaj za wysoko, bo wtedy ćwiczenie też nie będzie miało większego sensu. Hopa. Poczuj brzuch. Cały czas oddychaj. Jeśli zaczynasz już od deski, masz tą dechę opanowaną, jeśli wykonujesz po minutę, półtorej, możesz śmiało przejść do progresji. Jedną z takich progresji, też myślę, że jedną z najbardziej znanych, będzie naprzemienne dotykanie dłonią swoich barków. Dlatego zaczynam od pozycji klasycznej deski. Może ustaw sobie ręce troszeczkę szerzej, nie troszeczkę wężej, przepraszam. I przechodzisz pomalutku, hops, jedna strona, hops, druga strona. Z doświadczenia, z obserwacji, które mam, często ludzie podczas ćwiczenia przechylają się bardzo do przodu. Pamiętaj, szukaj cały czas napięcia, szukaj tej stabilizacji. W związku z powyższym, znowu mocny brzuch i silny poślad. Hop, super, hop i przechodzisz, hop i przechodzisz, okej. I następną progresją, którą sobie zrobimy, to będzie side plank. Wtedy też wymusimy jeszcze bardzo mocne napięcie, bardzo mocną kontrolę tych mięśni brzucha. Całe ciało tak naprawdę będzie musiało być w sporym napięciu. Także mam nadzieję, że jesteś gotowy. Idziemy. Hop. Przechodzimy od podstawowej deski. Przykładasz sobie nogę na drugą stronę. Wychodzę ręką wysoko i tutaj też staraj się nie opadać za nisko, nie wychodzić za wysoko. Ciało stanowi nam jedną linię. Klatka piersiowa wypięta. Biodro też idzie do przodu, żeby nie było sytuacji, że biodro jest w tyle. Hopa. Przechodzę, akcentuję pozycję, wracam z powrotem. Hopa. Wracam z powrotem. I jak masz siłę jeszcze na końcu, przytrzymaj deskę. Trochę już czuję brzuch. Mam nadzieję, że ty też. Także
Myślę, że te trzy ćwiczenia, za chwilę sobie to podsumujemy zaraz, będą stanowiły dla ciebie taki trzon treningu brzucha. I potem, jeśli to dobrze opanujesz, jeśli ten brzuch będzie silny, wtedy możemy pomyśleć o tych crunchach, o brzuszkach. Wtedy możemy popracować bardziej w zgięciu. Natomiast myślę, że dla twojego zdrowia, dla twojego kręgosłupa podziękuję ci za to. Te ćwiczenia będą jak najbardziej ok. Także zaczynamy od robaka, przechodzimy do holy body i wtedy ciśniemy dech. Z mojej strony to wszystko. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymam kciuki. Pozdrawiam.